przeszkadzają mi, a muszę przyznać, że czasem przeglądam Pudelek albo Kozaczek.pl, w związku z tym ich praca jest przydatna. Jako my, normalni ludzie, nie zauważamy paparazzi. Uważa pani, że są potrzebni? Według mnie tak, bo normalni ludzie, tak jak my, nie widzielibyśmy, co się dzieje wśród gwiazdek. No, część społeczeństwa pewnie oczekuje tego typu informacji, więc wydaje mi się, że jakiś popyt na tego rodzaju informacje jest, także no, chyba patrząc tak. Patrząc właśnie na wszystkie portale internetowe, typu Pudelki i wszystkie inne, przyznam szczerze, że byłam raz jeden w życiu i mnie to akurat nie interesuje, więc dla tych ludzi, a jest ich masa i masa tych portali powstaje, myślę, że są potrzebni. Na przykład każda bzdura w gazecie ukazuje się ostatnio, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ze znakiem zapytania. Czyli można na przykład napisać, czy Pani jest lesbijką? Tak, Pan tylko... Kaczyński jest chory psychicznie, ale znak zapytania, czyli jestem absolutnie nie, w sensie prawnym niewinna. I to mi się nie podoba. Ja rozumiem paparazzi przez taki, patrzę na nich przez pryzmat, nie wiem, takich sytuacji, w których oni kogoś śledzą, próbują wykryć jakieś sensacje. No ja takich rzeczy nie przeżyłem. Fotoreporter jakby zatrzymuje w kadrze to życie takie na co dzień. To, co się wydarza, wydarzenia różne i tak dalej. Nie ma tam takiego, jest jakieś ograniczenie, bo ja nigdy nie robię zdjęć, gdzie... Oczywiście, że fajne zdjęcia są, ja pamiętam kiedyś robiły się fantastyczne zdjęcia, jak się, bo najlepsze zdjęcia wychodzą, jak się komuś robi i on o tym nie wie. Jest jakaś sytuacja, że ktoś idzie, coś fajnego niesie, zrobi się zdjęcie. Teraz już są wymogi prawne takie, że trzeba się pytać o zgodę, czy można takie zdjęcie opublikować, może ono jest trochę śmieszne, może trochę obraża i tak dalej, także takie rzeczy są. I ja staram się zawsze robić zdjęcia ludziom, którzy wiedzą, że ja to robię i że ja to chcę wykorzystać. Czyli chodzenie za kimś i śledzenie jakiegoś takiego życia intymnego, prywatnego nie rajcuje mnie. Ja kiedyś miałem taką propozycję w latach 90. Renata Maurer, olimpijka, urodziła dziecko i ktoś zadzwonił do mnie z Warszawy, że chciałby zdjęcie, ale z Warszawy, nie z mojej firmy. Ktoś, jakiś całkiem obca osoba dla mnie, że chciała właśnie Renatę Maurer z dzieckiem nowonarodzonym. Ja oczywiście zadzwoniłem do pani Renaty. Wcześniej już kilka razy żeśmy rozmawiali. Ona powiedziała, że jest obrażona na media tam za różne rzeczy i ona nie chce prywatnego życia mieszać i tak dalej. Nie zgadza się na takie zdjęcie. Ja odzwoniłem, powiedziałem, że nie, no to ktoś mnie tam wyśmiał, że przecież ja jestem fotoreporterem, mam długie obiektywy i tak dalej. Mogę stanąć na jakimś balkonie w innej kamienicy i mogę takie zdjęcia zrobić i ona nie musi o tym wiedzieć. Więc pamiętam, że wtedy odmówiłem. Jakby to mnie, no nie kręci mnie coś takiego, śledzenie ludzi w jakichś takich prywatnych sprawach. Jak czytam, że paparazzi gdzieś tam na zachodzie włażą do toalet, robią takie zdjęcia, no jak to można powiedzieć, no nie bardzo artystom odpowiadające, chociaż to czasami robi z rękawa gdzieś tak, takie sytuacje, jak ktoś na to zasługuje, na przykład przekracza prawo albo demoralizuje swoim zachowaniem, no to dobrze, to go na paletę i niech ludzie widzą. Ale generalnie uważam, że mają bardzo ciężką robotę i że to wszystko są ludzie, którzy mają albo swoje rodziny i z tego żyją. I oni sprzedają to później te zdjęcia i tak dalej. Jakie było wasze pierwsze spotkanie z fotoreporterami? Moje pierwsze spotkanie? Tak. No to ja pierwszy zacznę, dobra? Proszę. Moje pierwsze było w sumie w Must Be The Music. Po półfinałach, jak mnie usłyszało, że wtedy był boom i wtedy byli fotoreporterzy. Tak, to było wtedy. Jak się z tym czułeś? To znaczy, to było coś nowego dla mnie. Żałuję, bo dużo rzeczy już zapomniałem z tamtego okresu, ale tak jak teraz już w tym, jeśli chodzi o te emocje, mam ich mniej, tak wtedy miałem full pozytywnych emocji i szaleństwa, ale to było bardzo fajne przeżycie. Ja na pewno pierwsze swoje jakby przeżycia to nie były takie bezpośrednio, bo akurat nie ja byłem przy tej ściance na przykład. Natomiast widziałem wiele gwiazd na różnych rozdaniach nagród w Warszawie czy Wrocławiu i to zawsze było coś, co mnie fascynowało. Natomiast między innymi dzisiaj mogłem właśnie doświadczyć tego, że byłem rzeczywiście w środku zdarzeń i mogli sobie inni robić ze mną zdjęcia, tak? To było coś przyjemnego na pewno. No tak, to nie tylko wtedy, kiedy się śpiewa, ale też na różnych innych imprezach jest dużo fotoreporterów. A myślicie, że zawód paparazzi to jest
fajne, to jest dobre, to jest coś dobrego. To znaczy, ja nie chciałabym być paparazzi, bo paparazzi niektórzy są straszni i czasami ich nie lubię. A to zależy od człowieka. Tak naprawdę oni sami nie możecie zobaczyć. Oczywiście, tylko że czasami w sposób taki prymitywny i bezczelny uważam. Ale to tylko moje takie wewnętrzne odczucia. Czasami tak bywa. Rozdmuchiwanie niektórych afer. Ja jeszcze w moim przypadku tego nie miałem, ale rozdmuchiwanie niektórych afer dlatego, że ktoś, nie wiem, miał plamę na, powiedzmy, nie wiem, Justin Bieber miał plamę na kolanie i to jest straszna rzecz, bo ktoś zrobił zdjęcie, to wydaje mi się, że jest to prymitywne i żałosne, ale muszą być, ponieważ robią mi zdjęcia, prawda? No właśnie, tak. Muszą być. Dlatego muszą być i trzeba się z niektórymi rzeczami oswoić. Jeżeli sobie nie życzę, żeby zdjęcia z mojego życia prywatnego były publikowane, ponieważ to ja kreuję siebie, to ja decyduję w życiu o różnych rzeczach, które robię, prawda? Jeżeli świadomie coś robię, to biorę za to pełną odpowiedzialność. W momencie, kiedy łamię przepisy drogowe, nakłada się na mnie mandat. Jeżeli przechodzę na czerwonym świetle, płacę mandat. Jeżeli nie zapłacę podatku, płacę grzywnę i tak dalej, i tak dalej. A proceder handlowania moim wizerunkiem bez mojej zgody jest absolutnie pomijany i jest w świadomości współczesnego człowieka uważany za błahy. To nie jest problem, bo ktoś, jeżeli sąd mówi mi, wysoki sąd, sędzia mówi mi, no wie pan, jest pan aktorem, powinien się pan z tym liczyć. Ale z czym? To jest wszystko, to jest gigant na glinianych nogach. Więc zjawisko paparazzi, jak panie to określają, w moim środowisku nie nazywa się inaczej tych panów jak bandytów z aparatami. Ich bronią są aparaty fotograficzne. Jeżeli ktoś mówi, że ten pan, który z 3 metrów robi mi dziesiątki zdjęć na zakupach, nie robi mi krzywdy, to jest nieprawda. On rzeczywiście do mnie nie strzela, nie wbija mi noża w plecy, ale konsekwencje wykorzystania tych zdjęć mogą być dla mnie opłakane. Ja, jako aktor, żyję z sympatii widzów. Ja pracuję na to, żebyście wy, dziewczyny, miały do mnie sympatię. Tak dobieram swój repertuar, tak dobieram swoje teksty, tak dobieram swoje role, żebym ja się wam kojarzył jako aktor grający w filmach. Kojarzy wam się z rolami. Moje życie prywatne jest moją osobistą sprawą. Ja nie jestem księdzem, który musi żyć w odpowiednich ramach wyznaczonych przez na przykład religię. Jeżeli z gazety nie zamawiałyby takich rzeczy, no to nie byłoby wykonawców tej brudnej roboty. To jest niestety ciąg. Był jeden taki moment, kiedy gazety nie zdecydowały się upublicznić wizerunku. To był moment, kiedy umierał Czesław Miena. Jego zdjęcie umierającego gazety miały, ale nie zdecydowały się jednak tego pokazać, ponieważ no to by ich ludzie zlinczowali. Także widzicie, oni też są cwani i też balansują, wiedzą, które zdjęcia można, a które nie. No, trzeba uważać. Dobra. Biegniemy, jest! Wybrałam ten zawód, ponieważ łączy się z moją pasją. Uwielbiam fotografię. Lecz no, nie lubię się nudzić, lubię, gdy coś się dzieje, są jakieś ciekawe sytuacje, wrażenia. Szukanie nowinek w show biznesie tak naprawdę dla mnie jest chleb powszedni. A nie uważasz, że jesteś za młoda? Nie, raczej myślę, że w tej pracy wiek nie ma większego znaczenia. Liczy się charyzma, wytrwałość, dobre oko. W taki sposób zarabiam na życie, są z tego pieniądze i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że jak najbardziej są potrzebne w życiu każdego z nas, ponieważ my potrzebujemy także zdjęć na okładki gazet czy na portale plotkarskie. Oczywiście czasami są to zdjęcia dość w dziwnych sytuacjach, natomiast w jakiś sposób to jest potrzebne, by zdobyć jakąś popularność czy
chociażby mieć kontakt z fanami, tak? Żeby oni mieli dostęp do naszego życia też w jakiś sposób. No może dobrze, czasami... ale zazwyczaj paparazzi szukają kontrowersyjnych sytuacji, a nie tych dobrych. To prawda, natomiast to też jest potrzebne, bo fani dzięki temu mogą zrozumieć, że my jesteśmy tak samo, tacy sami jak oni. My nie jesteśmy inni, my jesteśmy zupełnie tacy sami, żyjemy własnym życiem i tak naprawdę nic to nie zmienia moim zdaniem. Dziękuję.